Tekst manny na 26 kwietnia, ktokolwiek wszedł do odpocznienia Jego, odpoczął od spraw swoich, jak i Bóg od swoich, Żydów rozdział 4, werset 10. Komentarz parauzyjny. Zamiast domagać się jednego z siedmiu dni tygodnia prawo miłości w istocie kontroluje i reguluje cały nasz czas. Siedem dni w tygodniu mamy miłować Pana. Naszego Boga z całego serca, umysłu, duszy i siły siedem dni w tygodniu mamy miłować naszego bliźniego jak siebie samych. I siedem dni w tygodniu mamy odpoczywać, odpoczywać od własnych uczynków, odpoczywać przez wiarę w dokonane dzieło Chrystusa, odpoczywać w miłości Bożej, a także odpoczywać w pokoju Bożym który przechodzi wszelkie zrozumienie i stale panuje w naszych sercach. Reprint nr 3037 Komentarz epifaniczny Wejście do odpocznienia oznacza przyjęcie przez nas dokonanego dzieła Chrystusa jako naszego usprawiedliwienia przed Bogiem oraz nasze pełne przekonanie o realności i poczytanego posiadania wszystkich błogosławieństw tysiąclecia. Każdy, kto posiada tę wiarę nie próbuje ustanawiać własnej sprawiedliwości, lecz ma pokój w znaczeniu cieszenia się sprawiedliwością Chrystusową. W ten sposób wiara usprawiedliwiająca daje mu odpoczynek usprawiedliwienia, zaprzestając w poświęceniu życia dla siebie i świata oraz patrząc w przyszłość z pełnym przekonaniem co do pomyślnego wyniku Boskiego Planu. Dodatkowo posiada ten sam rodzaj pokoju, którym cieszy się Bóg. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Żydów od rozdziału trzeciego wersetu siódmego do rozdziału czwartego wersetu jedenastego, przetoż jako mówi Duch Święty, dziś, byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcież serc waszych. Jako w rozdrażnieniu, wdzienionego pokuszenia na puszczy, gdzie mnie kusili ojcowie wasi i doświadczali mnie i widzieli sprawy moje przez czterdzieści lat. Dlatego m się rozgniewał na ten naród i rzekłem: „Ci zawsze błądzą sercem, a oni nie poznawają dróg moich. Jakom przysiągł w gniewie moim, że nie wnijdą do odpocznienia mojego. Patrzcież, bracia. By nie było w którym z Was serce złe i niewierne, które by odstępowało od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się dziś nazywa, aby kto z Was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu. Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeździ, że tylko początek tego gruntu aż do końca ostateczny zachowamy. Przetoż póki bywa życzone, Dziś, jeśli głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcież serc waszych, jako wonem rozdrażnieniu. Albowiem niektórzy usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, którzy byli wyszli z Egiptu przez Mojżesza, a na którychże się gniewał przez czterdzieści lat. I zali nie na tych, którzy grzeszyli, których ciała poległy na puszczy, a którymże przysiągł. Że nie mieli wnieść do odpocznienia Jego. A zaż nie tym, którzy byli nieposłusznymi, i widzimy, iż tam nie mogli wnieść dla niedowiarstwa. do Bójmyż się tedy, aby znać, zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia jako i onym, ale im nie pomogło słowo które słyszeli, przeto iż nie było złączone z wiarą tych, którzy słyszeli, albowiem w niej idziemy do odpocznienia, którzyśmy uwierzyli, jako powiedział: przetożem przysiągł w gniewie moim, że nie w niej idą do odpocznienia mojego, choć dokonane są dzieła Boże od założenia świata. Albowiem tak powiedział na jednym miejscu o siódmym dniu i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich spraw swoich. A tu Zasie, że nie w niej idą do odpocznienia mego. Ponieważ tedy to zostaje, że niektórzy wchodzą do niego, a ci, którym pierwej zwiastowano, nie weszli dla niedowiarstwa. Zasie naznacza dzień niektóry, dziś, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jako powiedziano, dziś byście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcież serc waszych. Albowiem jeźliby i złe odpocznienie sprawił, nie mówiłby był potem o inszym dniu. A tak zostaje jeszcze odpocznienie ludowi Bożemu. Albowiem ktobykolwiek wszedł do odpocznienia jego i on także odpoczął od spraw swoich, jako i Bóg od swoich. Starajmy się tedy, Abyśmy weszli do onego odpocznienia, żeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa. Hioba rozdział 22 wersety 21 i 26 Przyuczaj się, proszę, z nim przestawać, a uczyni sobie z nim pokój, boć się tak będzie szczęściło. Tedy się w wszechmocnym rozkochasz, a podniesiesz ku Bogu oblicze twoje. Rozdział 34, werset 29: Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy? Także, gdy skryje oblicze, któż go ujrzy? A to czyni tak całemu narodowi, jako każdemu człowiekowi. Psalm 4, werset 9: W pokoju się i położę i zasnę, bo ty sam, Panie, czynisz, że bezpiecznie mieszkam. Psalm 17, werset 15: Ale ja w sprawiedliwości oglądam oblicze Twoje, gdy się ocucę. Nasycony będę obrazem obliczności Twojej. Psalm 25, werset 12: Jest rzecz człowiek, co się boi Pana, nauczy go drogi, którą by miał obrać. Psalm 29, werset 11: Pan doda mocy ludowi swojemu. Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju. Psalm 37 Wersety 4, 11 i 37. Kochaj się w Panu, a dać prośby serca twego. Lecz pokorni odziedziczą ziemię, i rozkochają się w wielkości pokoju. Spojrzyj na niewinnego, a przypatrz się szczeremu, że ostatnie rzeczy takiego człowieka są spokojne. Psalm 119 werset 165 POKÓJ WIELKI DAJESZ TYM, KTÓRZY MIŁUJĄ ZAKON TWÓJ, A NIE DOZNAWAJĄ ŻADNEGO OBRAŻENIA Psalm 125 wersety 1 i 5 Pieśni STOPNI KTÓRZY UFAJĄ W PANU, SĄ JAKO GÓRA Sion, KTÓRA SIĘ NIE PORUSZY, ALE NA WIEKI ZOSTAJE ALE TYCH, KTÓRZY SIĘ UDAWAJĄ KRZYWEMI DROGAMI SWEMI Niech zapędzi Pan z tymi, którzy czynią nieprawość, lecz pokój niech będzie nad Izraelem. Przypowieści Salomonowe, rozdział trzeci, wersety 17 i 24. Drogi jej rozkoszne, i wszystkie ścieżki jej spokojne. Jeśli się układziesz, nie będziesz się lękał, a gdy się uspokoisz, wdzięczny będzie sen Twój. Izajasza rozdział 26 wersety 3 i 12 Człowieka spolegającego na Tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię, bo w Tobie ufa. Panie! Zrządzisz nam pokój, bo wszystko, co się działo przy nas, czyniłeś ku dobremu naszemu. Rozdział 28 werset 12 A gdy im rzekł... Toć jest odpocznienie, sprawdźcie odpoczynek spracowanemu, toć jest odpocznienie, ale oni nie chcieli słuchać. Rozdział pięćdziesiąty trzeci werset piąty Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaźnie pokoju naszego jest na nim, a zinością jego jesteśmy uzdrowieni. Rozdział 54 wersety 10 i 13, A choćby się i góry poruszyły, i pagórki się zachwiały, jednak miłosierdzie moje od ciebie nie odstąpi, a przymierze pokoju mego nie wzruszy się, mówi Twój Miłościwy Pan. A wszyscy synowie Twoi będą wyuczeni od Pana, i obfitość pokoju będą mieli synowie Twoi. Rozdział 57 Wersety 2 i 19, Że wschodzi do pokoju, a odpoczywa na łożu swojem, ktokolwiek chodzi w uprzejmości. Stworzę owoc wark, warg, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, a tak uzdrowie go. Ewangelia Jana Rozdział 14 Werset 27, Pokój zostawuję Wam, pokój one mój daje Wam, niejako daje świat. Ja wam daję, niechże się nie trwoży serce wasze, ani śręka. Rozdział szesnasty, werset trzydziesty trzeci. Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Dzieje apostolskie rozdział dziesiąty, werset trzydziesty szósty. A co się tknie słowa? które posłał synom izraelskim, opowiadając pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkiego. Rzymiany rozdział 5, werset 1: Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rozdział 8, werset 6: Gdyż zmysł ciała jest śmierć, ale zmysł ducha jest żywot i pokój. Rozdział 14 werset 17. Albowiem Królestwo Boże nie jest pokarmani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Rozdział 15 werset 13. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Galatów rozdział 5 werset 22. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Efezów rozdział drugi, wersety od 14 do 17 Albowiem on jest pokojem naszym, który oboje jednym uczynił i średnią ścianę, która była przegrodą, rozwalił, nieprzyjaźń. To jest zakon przykazań, który zależał w ustawach, wskaziwszy przez ciało swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, i pojednał obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźnie przezeń. I przyszedłszy opowiedział pokój Wam, którzyście dalekimi i którzyście bliskimi. Filipensów rozdział czwarty, wersety siódmy i dziewiąty, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czegoście się też nauczyli i coście przyjęli, i słyszeli, i widzieli przy mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. Kolosensów rozdział trzeci, werset 15. A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało, a bądźcie wdzięcznymi. Drugi Tesaloniczan rozdział trzeci werset 16. A sam Pan pokoju niech Wam da pokój zawsze i wszelkim sposobem. Pan niech będzie z Wami wszystkimi. Pieśni 251 97 115 179, 244, 305, 307. Wiersze Brzasku. 74. Zapewnienie. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5387. Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą niniejszego tekstu? Jak zostały przyjęte? co mi w tym pomagało lub przeszkadzało, w czym okazał się wynik. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.